Siemaneczko Guardiani, tu Morbid. Czy pani Ewa zwie, że dodam dzisiaj z paczki wymożonego kacyklazmu? Myślę, że warto spróbować. A więc zaczynajmy. Do pani Ewy trzeba podejść od tyłu, żeby wziąć się zaskoczenia. Sprawdzimy, ile możemy oddać paczek. Paczek mamy 26, więc myślę, że jest szansa. Rol, którego szukamy, będzie oczywiście obejmowała perka Reserve Bears, czyli ta wiązka, która polega na tym, że jeżeli strzelimy potworka, to wybucha. W drugiej kolumnie interesuje nas perk, który będzie nam przodowała broń, czyli interesuje nas perk Subsistence, który polega na tym, że po wystrzale automatycznie nasza broń zostanie przodowana. Rol, który mi się trafi, to Slide Shot, czyli przodowujemy broń po ślizgnięciu. No dobra, to idziemy z tym koksem. Paczek ma 26, czyli no jest całkiem duża szansa, że wylosuje przynajmniej kilka glasoklazmów. Jak widać, na razie leczy nimi Avalanche, czyli Machine Gun, którego w ogóle nie potrzebuje. Natomiast kilka też glasoklazmów. Ok, idziemy do inwentory. Pierwszy drop, Slideshot teraz, Backup Plan, Harmony, no powiedzmy. Następny drop, Demolition is Slideshot, no troszeczkę lepiej, ale ciągle brakuje Reserve Burst. Następny Subsistence, no już jest coś, ale Swashbuckler, Reload Speed, no to nie to. Następnie mamy Subsistence i Reserve Burst, bingo, właśnie o to chodziło. Bardzo dziękuję bogowi RNG, że przyznał mi takiego rola, w końcu po długich, bardzo godzinach grindowania udało mi się go wylosować. No dobra, ale może jesteście ciekawi co dalej. Dalej mamy Surplus oraz Harmony i High Impact Reserves. Następnie mamy co? Znowu Slideshot, Subsistence i Backup Plan. Slideshot znowu i Reserve Burst. No, fajny bardzo rol, naprawdę bardzo fajny, tak jak już miałem. Porównywalny z tym, co już mam, ale ma większy impact, bardzo fajny drop. No i ostatni mamy Slideshot, Reserve Burst znowu, czyli znowu bardzo fajny rol. Czyli wracam do rola, którego poszukiwaliśmy, jest to Subsistence oraz Reserve Burst, czyli jeżeli strzałem potworki wybuchają, to wtedy czynuje się ta reakcja łańcuchowa między nimi, oraz Subsistence perk, który polega na tym, że jeżeli zabijam potworka, to zwraca nam amunicję, czyli wraca nam ten jeden pocisk, który jest potrzebny do pełnego magazynka, żeby zadziałał z powrotem perk Reserve Burst. Czyli w kółko możemy procować te wybuchające wystrzały. Dziękuję bardzo Guardian za uwagę, życzę wam godroli na nowym fuzyjnym karabinie Glacyklazm i do zobaczenia w nowym roku.